Okej, już jesteśmy z powrotem. Dobra, pytajmy tej bibliotekarki, może coś wie. Dzień dobry, co chciałbyś przeczytać? Dziękuję, wrócę. Aha, fajnie. Się dużo dowiedziałam w ogóle. Może jej pokażę, czego szukam. Na przykład to. Nie. Super. To też nie. Może od ciastka. Może te ciastka miałam dać tej roślinie mięsożernej. Ale lipa. Nic nie mogę z nią zrobić. To było rozczarowujące. Aha, dobra, musimy iść w drugą stronę. Ogniste lisy. W porównaniu z tymi figurami czuję się zbyt mały. Okej. To brzmi jak jakieś miejsce... No... Odpowiednie. 18+. Aha, to też jest... Czemu? Aha, bo to jest drugie piętro, trzecie piętro i czwarte piętro. Kolejna roślina, która potrzebuje wody. Laboratorium snów doktora Lapina. Oto tutaj. Nie wiem, czy jest sens, żebym właziła do tych wieżowców. Machanko dla Fullera. Czy chodzi o bzikanie? No cóż. Nie zaprzeczę. Dobra, pojedźmy. Zobaczymy, co jest na piętrze drugim. Jezus, jaka muza. Matko jedyno. Nikt nie jest w domu. No, chyba muszę tu w konkretnym celu przejść. Jakie weird. To smutne. Mogli dać chociaż jedną osobę. Muszę jechać na dół, żeby móc jechać na inne piętro. A mogę te ogniste lisy chociaż odwiedzić? Tylko nie wiem. Ta muzyka mi się trochę kojarzyła z muzyką pierwszego kangurka Kao. O. No ta muzyka stworzona tak, że odpalano keyboard i puszczono do niego kota. Skojarzyło z Cat Lady. O nie, kolejny kwiat, który potrzebuje wody. No, chyba nikogo nie będzie w domu. Potrzebujemy tutaj chyba wiedzieć, do kogo przyjść. Dobra, dobra, wchodźmy do tego Lapina, czy jak mu tam było. Zdrowie psychiczne jest dobre, witamy. Aha. Aha, to widocznie jakbym miała złe, to bym nie weszła. No, kolejny kwiatek potrzebuje wody. Nic tu nie dbają o te kwiatki. Nie zapomnij kupić mentolowych cukierków dla androidów i AI. Cena 217 monet. W sumie mogę wziąć. Już mam cukierek.
Aha, że w sensie ten pendrive, tak? Okej. Widocznie nie mogę widzieć więcej niż jednego. Potrzebuję porozmawiać z doktorem Lapinem. Możesz zapisać się na najbliższy piątek. Płatność z góry. Muszę teraz zobaczyć lekarza, to pilne. Możesz zapisać się na najbliższy piątek. Płatność z góry. Dotyczy to pani Doxy i jest bardzo ważne. Znam panią Doxy, to klient VIP kliniki. Jednak wizytówka VIP nie jest wystarczająca, aby przeszkadzać lekarzowi w jego wolnym czasie. Chyba mu opadło. Super. Irytacja klienta wzrosła. Wymagana jest terapia. Nie czekaj, płatność z góry. Aha. Wykuwałam sobie nowy obszar w Genshin i wygląda fantastycznie. Lubię mieć całą mapę, nie mam pozwiedzane, ale odblokowane prawie wszystko. O, to super, Aniu. Ja też lubię mieć pozwiedzane. No dobra. Ojej. Potrzebuję pomocy z moją siostrą. Nazywa się Cora. Rozumiesz, zniknęła, a jedyne miejsce, w którym była przed zniknięciem, to laboratorium snów. Wow, randomową osobę spotykamy, nie? I od razu nam takie rzeczy mówi. Była tutaj kilka razy, ale ostatnio była bardzo zaniepokojona i zmartwiona. Mówiła, że to zły sen. Jestem pewna, że jeśli zobaczę lekarza, zrozumiem, gdzie szukać siostry. Jeśli spotkam doktora, spróbuję dowiedzieć się czegoś. Dziękuję bardzo za wsparcie. Tak się martwię, że coś się stało z moją siostrą. O. Potrzebny jest odcisk palca. Moja łapa nie otworzy tego zamka. Że jak mi spadnie zdrowie psychiczne, to ten. Kurde, nie wiem. A to mogę coś zrobić? Skomplikowany, ale mogę spróbować go otworzyć. Będę jednak potrzebować pędra i cukierek, aby zwiększyć rozmiar bufora pamięci. Ja nie mogę go kupić, tak? Nie, co się stało? Piesel umarł? O nie! A to twój piesel umarł, Lourens? O! Ale ona może ją odblokować. Nie, to pisał z tych memów. Aha, okej. Pan Lapin, lekarz zdrowia psychicznego, psychoterapeuta, uznany autorytet, ma własną klinikę w centrum miasta i zamożnych pacjentów. Fanny. Dziewczyna spotkana w gabinecie lekarskim. Elegancko ubrana dziewczyna szuka swojej nagle zniknięcej siostry, która przed zniknięciem odwiedzała laboratorium snów. Siostra była zaniepokojona dziwnym snem. Nie, tutaj to ona chyba nic nie znalazła. Zdrowie psychiczne jest dobre, brak uszkodzeń. Aha, czyli nie mogę wejść do niej tak jakby. Cześć, Katorin! No! Komuś by przeszkadzało, jakby napisał swój sen? Nie, spoko! Myślę, że nie ma problemu. Ja tu już chciałam składać kondolencje, no właśnie się też tak zastanawiałam. Mogę stąd wyjść. Hmm.
No nie wiem, czy używać tego pendrive'a cukierka, bo mam wrażenie, że to jest jakieś cheaterstwo. Jaki trolling tu zeszedł przez piesała w memów, no. Poklikam go jeszcze. Niech mi spadnie moje zdrowie psychiczne. To już bardziej nie może spaść. Ale nie da się. Nadal. Nie mogę mu dać tej wizytówki. Nie da się chyba do zera. Sztecik o wątpliwej zawartości. Serwetka. Ach, kurczę, no nie wiem. Dźgnij go w stop. Super. Nie no, w ostateczności możemy tego pendrive'a użyć, a no, nie wiem, ja nie wiem, czy do końca nie ma na to jakiegoś innego sposobu. No bo te pendrive'y cukierki się kupuje, mimo wszystko. O! Syty posiłek. Cinaj. Tą chusteczkę z odciskami łap tej pani piesełowej? No mam. Piesełowa. Na pewno tutaj miałam te baterie przynieść. Teraz można korzystać z konwertera. No, tylko że nie mamy w sumie co... Chyba, że jajko tam wsadzę. Wow. Ptasek! Mamy ptaska! Piskle. Okej. Okay. That's interesting. Co ja mam z tym pisklem zrobić? Jak z naszymi tymi? Pomóż Fenec znaleźć siostrę. Dostań się do opuszczonego budynku. Wejdź do laboratorium. Jakiego opuszczonego budynku? Aha, pewnie tego zamkniętego tam. Z doktorem zdrowia psychicznego. Znajdź przepis, składniki, historię zdjęcia. Dobra, to zdjęcie nie mogę tu wsadzić na przykład. O, mogę. Nice. Co teraz? Na zdjęciu widnieje para. Wygląda na to, że jest to dziewczyna Lynx i jej chłopak. Cholera wie, co za Lynx. Trzymaliśmy ptaka, zjeść się. Nie. A to mogę tu wsadzić? Wow, wszystko mogę tu wsadzić. Co to jest?
odtworzone zdania owoce. A mogę jeszcze raz? Nie. Okej. Okay. To mogę wsadzić? Nie. Rękę? Nie. A to? Nie. Kombinezon? Też nie. A mogę tą rękę na przykład tu wsadzić? Nie. No dobra. Dostaliśmy ptaka, owoce i dziwne zdjęcie. Dowiedzcie, kto jest na zdjęciu. Możliwe, że Joe wie więcej niż mówi. Okej. Okay. Może trzeba go zapytać jeszcze. Ale nie wiem, gdzie to zdjęcie żeśmy znaleźli. Nie pamiętam. Cześć, Tomb Raider Gamer. Witam serdecznie. Nie pamiętam, czy to było... Czy mogę jeszcze z nim pogadać? Weź za darmo. No ale to się i tak nie stakuje. No bo tutaj to nie, na pewno. Albo w Lombardzie, albo w tej kafejce. Nie pamiętam. Chociaż chyba w Lombardzie. No tutaj jest tak jakby... Czy to nie jest to ze zdjęcia? Ten... On wygląda podobnie. Joe, wyjaśnij mi to proszę. Wydaje mi się, że coś jest nie tak. Skąd masz to ciało? No właśnie. Znalazłem to. Trudno w to uwierzyć. A jak wyjaśnisz zdjęcie? Kto jest... Kto to jest ta dama? Naprawdę nie wiem, kim jest ta dama na zdjęciu. Wydaje mi się, że coś ukrywasz. Joe, nie chcę, żebyś miał kłopoty. Grzyb się odezwał! Grzyb! O, więc ty mówisz, istota rozumna. Nie głupszy od ciebie. Joe naprawdę znalazł to ciało na ulicy, obok opuszczonego budynku. Przebadaliśmy to i zauważyliśmy, że jest sterowane z zewnątrz. Sterowanie jest proste. Nie mogłem się powstrzymać i spróbowałem nim sterować na odległość. Wiesz... Jest mi tu trochę nudno cały czas. Proszę, grzyb, to nas gada. Skąd to zdjęcie? Nie mogłem się powstrzymać, poszedłem do kawiarni. Tam było zabawnie. Poznałem uroczą dziewczynę i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie przy automacie. Nie, grzyb się spotykał z jakąś dziewczyną. Jasne, dobrze, nic nikomu nie powiem, ale usługa za usługę. Potrzebuję kula z półki. To tłumaczenie, Boże, 10 na 10. Kula z półki. Dobrze, bierz. Świetnie, turkusowa kula jest teraz moja. Dobry interes, choć moralnie wątpliwy. O nie, spadło mi zdrowie psychiczne przez to. Ta dziewczyna ma grzyba, no. No to wygląda. Ja walę. Turkusowa kula, bardzo ciężka. Zrazili ją grzybicą i umarł. Ale po co mi ta kula jest? Zapytam. O Boziu. Mogę z nim jeszcze pogadać? Nie, już się nie da. Dobra, co dalej? Znajdź przepis. No mamy jakby te owoce, tylko nie wiem, co za bardzo z nimi mam zrobić. Nagrać te dźwięki. Dobra, zjedzmy jakąś rurę. Boże, jak to mało daje. A to? No, jeszcze mniej. No, tu była ta kawiarnia.
Wiecie, jest hajs za robociznę. No dostaliśmy kulę. No, tutaj nic nie można zrobić za bardzo z tym. Co jest w ży... No to jest ta dziewczyna, chyba. Cute. Z tego zdjęcia. A mamy to zdjęcie jeszcze? Nie, już nie mogę sprawdzić. Dobra, walić to. Dlaczego jemy rury? Nie mam pojęcia. Nie wiem, na co mi jest ta kula. Ten tak. Co mam zrobić z tym? Odtworzone zdanie o owoce. Jak mam je sprawdzić w ogóle? Herbatka z rzadkich ziół. No to mi coś dało, ale niewiele. Jeszcze. No, jest tutaj szklanka wody. Ciekawy ostma ta gra. O, coś dostałam. Jest ten ramen z aromatycznym bulionem. O, i pyszny obiad. Dobra, to ten zostawię jeszcze. Na później. Może tą kulę też mam wsadzić do tego konwertera? Cholera wie, nie wiem. Nie, kuli się nie wsadza. Warzywniaka, żeby kupić sałatę dla rośliny, czy już to ogarnęliśmy się na żarła? Nie, nie ogarnęliśmy tego, ale nie widziałam żadnego takiego warzywniaka. Ja przypuszczam, że może być tak, że te paszteciki trzeba jej dać. Ale to muszę tam pójść i sprawdzić. Najpierw to ja bym się przejechała do tej biblioteki, może... Może by zadziałało jakby teraz szukanie tych owoców. Mi się w tej muzyce podoba, że sporo dźwięków jest stylizowanych na takie ze starych gier, lata 80. i początek 90. No. To jest ta biblioteka. Da nie. O, czy mógłbyś mi powiedzieć, co to za owoce? Nigdy ich nie widziałam, ale chętnie je zbadałam. Zbadam chyba. Może w starożytnych kronikach jest coś na ich temat. Bardzo dziękuję. Ha. Dałam jej to i co? Z bullshit jakiś. Jezu. Zmyć przepis. Co teraz? Mam wrócić później po prostu? Ja nie rozumiem. Hmm.
Aha, bo jeszcze ci się nie udało, Rupristin, tego konta odzyskać, tak? Masakra. Faktycznie ta muzyka jak z kosmosowych leveli z Kangur Kakao. Nie dowiemy się, bo piesełowa je zjadła, no właśnie. Znaczy mam wrażenie, że po prostu musimy wrócić później, ale nie wiem, gra mogłaby to sygnalizować jakoś. Teraz to nie rozumiem za bardzo. Dobra, chodźmy na to wysypisko. Spróbuję popłynąć na tą planetę roślinną i dać ten pasztecik. Ten pasztecik też nie do końca był dobry, więc może się, nie wiem, pożyga od niego czy coś. Czekam na jakąś odpowiedź od supportu nawet do 7 dni. Podobno mają powiedzieć, o matko, masakra. Straszne. No to są te ptaszki. Ale to ja nie wiem, czy ja mam go wypuścić tu? Nie. Albo dać tej roślinki? Nie. Chyba, że tego ptaka mam dać zeżrać tej roślinie. O! Co? Nie zażarła. Ale wypuściła coś. Jest! Udało się! Co to jest? Starożytny talizman. Wow. Można wpłynąć tutaj. O, matko! Wygląda na to, że moi przodkowie naprawdę byli kiedyś mieszkańcami podwodnymi. No proszę. Meduzy. O, tu też grają dźwięki. Wygrajmy to. Dobra. Więc jednak zrzygał się i tam malarią. Tak. O, to też daje dźwięki. No dobra. Zbieramy różne dźwięki. No dobrze. To jest jakaś korona! Może ją sprzedam w Lombardzie i za te pieniądze kupić ciało dla Ruth. Jaka ładna! Zbieramy skarby pod wodą. O, tu jest znowu kotek. To jest chyba ten sam, ale na wszelki wypadek nagram. Dobra. Ojeju, co to za macki są. Boże, to wygląda jak jakaś jaskinia Urszuli z Małej Syrenki. Pełno tych muszli dziwnych. Oh my gosh. Jest kolejny kotek, ale się nie da go kliknąć. Otoczka w mieście momentami przypomina przygodówkę Blade Runner z 97. Ciekawe, czy jest ktoś, kto jeszcze o niej pamięta. No, ja w nią nie grałam, chyba. Pa, pa, Medlich. Dobrej nocki. Są te grzyby gadające! Podwodna Straż Grzybowa wita was! Aha.
I tutaj ponownie wasza wysokość. Aha, to jest jakaś wielka meduza z dużą ilością oczu. Przepraszam, mylisz mnie z kimś. Jestem zwykłym turystą. Nie może być żadnego błędu. Minęło wiele lat, od kiedy wyruszyłeś w podróż po wszechświecie, ale wciąż wyraźnie pamiętam dzień twojego wyjazdu. Może dlatego, że mam koronę? Zewnętrznie w ogóle się nie zmieniłeś. Poza tym sygnatura spektakularnego oświecenia twojego ciała pokrywa się z sygnaturą waszej wysokości. Okej. Okay. A zwykłe koty nie mogą oddychać pod wodą w przeciwieństwie do ciebie. To mi się wydawało dziwne. Zwykle nie lubię wody, a teraz nie czuję żadnej niechęci. Zawsze wierzyliśmy, że wrócisz i oto ten dzień nadszedł. Dziś cały podwodny świat będzie się radować. Wreszcie jesteś w domu. Przykro mi cię zawieść, ale nie rozumiem, o czym mówisz. Słabo pamiętam swoje dzieciństwo i rodziców, ale nigdy nie byłem na tej planecie. O bezkresne oceany, jak nie domyśliłem się od razu. Jesteś potomkiem jego wysokości. Nasza radość nie zna granic. Proszę. Pamiętaj, że jesteś w domu. Zawsze będziemy się cieszyć z twojego widoku. Weź ten sześcian teleportacji, abyś zawsze mógł łatwo wrócić tutaj w dowolnym momencie. O, fajnie. Dziękuję, ale teraz nie jestem gotów zostać. Dziś jest dzień wielkiej radości. Wróć, kiedy ci będzie wygodnie. Aha, i się mogę teleportować, gdzie tylko chcę, ale to... Aha. Ale gdzie ten sześcian zniknął? A tutaj mam. Dobra, nieważne. A mogę wejść do środka? Nie. Ale lipa. Trochę lipa, bym powiedziała. Nie mogę wejść do swojego królestwa. Na taksówki nie trzeba wydawać. Szybka podróż odblokowana. Chyba się obudziłem we śnie, bo musiałem iść na rozpoczęcie roku szkolnego. O matko. Klauny. Traumy wielu ludzi. Mają oczyska te meduzy. No. To słodko wyglądają. No dobra, skoro mogę się tepnąć, to się tepnę. Może się tepniemy tutaj. Zobaczymy, czy coś z tego, co mamy, będzie działać. O! Starożytny talizman. Może tu te kule trzeba? O tak, to trzeba trzy kule, a mamy tylko jedną na razie. No dobra. To teraz się tepnijmy do lombardu. Gdzie to był? Tylko, że to nie jest opisane i ja nie wiem, co ja klikam. Chyba tu był lombard. Psychodeliczny starożytny Egipt. No, strasznie fajnie wygląda. Albo tu, no, tutaj był ten lombard. Mnie nigdy klauny nie przerażały. Trochę dziwi mnie ta fobia, zawsze jej fascynuje, ale zrozumiałe, że każdy ma swoje fobie i się czegoś boi. No, nie, ja też jakby nigdy nie odczuwałam jakiejś fobii związanej z klaunami, ale... Ale no, słyszałam, że wiele osób właśnie tak ma. Ło, 1700 monet! I spadło mi zdrowie psychiczne oczywiście za to. Ja bym bardzo chciała kupić to ciało, ale nie chcą mi go sprzedać nawet, więc... No chyba, że muszę uzbierać te 40 tysięcy. Nie wiem. Do 10% pewnie mi spadło, no. Mm.
Aha, ja miałam jakiś posiłek. Taki syty. Dobra, trochę mi to poprawiło. Chyba, że ja muszę uzbierać na tego androida. Nie rozumiem z tymi medykami. Co nie spadnie do zera? Chyba się nie da do zera, bo już próbowałam opaść to zdrowie psychiczne do zera i się nie udało. Chcę wiedzieć, co się dzieje, jak spadnie do zera. No ale mówię wam, że się nie da. Gra zablokowała to. No to już zrobiłam. Tego się nie da zrobić. Nie rozumiem. To jest jakieś poprzenione. RPG Trof. O, nie znam. Ciekawe, czy jest faktycznie osiągnięcie za uzbieranie 40 000 za zbieranie śmieci. Prosta matematyka mówi, że trzeba to zrobić tylko 80 razy. Jestem to woda, że się to... To kosztuje 40 000. To ja nie chcę wiedzieć, ile to kosztuje, nie? No ale tak czy siak ta... Dzida nie chce nam nic sprzedać, bo... Mówi, że medycy już jadą. Chcesz ptaka? Szklankę wody? Ona ma kulę! No właśnie, chcecie widzieć, jak kotki dostają depresji? Dobra, podlejmy to. O, to mi podniosło sanity przecież. Podlewanie wody mi podnosi sanity. Też. Weźmy sobie coś jeszcze na zapas. O, obiadek. Co ja mam zrobić, no? Czy już nagraliśmy wszystkie dźwięki dla tej Dziuni? Tak, nagraliśmy wszystkie dźwięki. Dobra, to chodźmy do Dziuni z dźwiękami. Jest osiągnięcie za kliknięcie na robaka jako wirtualny kot. Czemu nie masz? No, kliknęłam w wirusa, ale to nie wiem, czy to jest to samo. Cześć, Olksin! Nie mam pojęcia, Ropistin. Nie mam pojęcia. Ale mam wrażenie, że za to też jest osiągnięcie, bo jest masa tych kwiatów i chyba może jak się wszystkie podleje, to się też coś dostaje za to. Dywanie wody mi ponosi sani, to ja już jestem taki zmęczony. Nie, tak powiedziałam, Mako. Dobra, mam dla ciebie dźwięki. Jakie piękne dźwięki, bardzo inspirujące. Chyba za wcześnie na moje odejście z DJ-a. Oto zapłata za pomoc. Nie wiem, ile za to dostałam, ale mam... Wow, 3741. Dobra. Dziwnie. Jezus. Kupić ciało dla Ruth, znajdź przepis. Porozmawiaj z doktorem. Dostań się do opuszczonego budynku. Znaleźć pomoc ten. Wejdź do laboratorium snów. Dobierz kod do elektronicznego zamka cyfrowego na drzwi. Być może lekarz jest tam.
Dobra, zapiszmy sobie grę. Jaka ta muzyka. Kosmiczna. Kurczę, no to nie wiem. Tutaj? Nie, chyba tak. To o najwyższym dostępie. Za pendrive w kształcie cukierka mogę spróbować otworzyć. No tu jest na przykład robak. Wygląda na to, że ktoś nimi steruje. Może ta Junia będzie wiedziała. Coś. Bo ona coś ogarnie. Nie, ona to chyba nie potrafi. Nie rozumiem, jak mam się dowiedzieć o tym przepisie. Ona wciągnęła moje owoce. Cześć, Torgus! Nie mam już szklanki wody, nie mam. Mam coś do fotografii. No, tutaj spada to. Dobra, użyjmy tego cukierka. Nie da się. Czemu się nie da? Będę jednak potrzebować pędra w cukierach, aby zwiększyć rozmiar bufora pamięci. No, on ma cukierka, w sensie co, mam na niej tylko użyć? Aha. Dobra, otwierać to gówno. O, Mass Effect, super giera! To jest jakiś elektroniczny wpis. Nie mogę tego zrozumieć. To część całości. Potrzebna jest szczegółowa analiza. To strona rozbitego dziennika elektronicznego, a raczej jej część, ponieważ część danych została skasowana. Oto wszystko, co udało mi się odzyskać. Przyszłam tutaj, bo muszę coś sprawdzić. Nie mogę uwierzyć, że... Być może jest to notatnik Kory, siostry Fenek. Zatem była tu. Okej. Okay. Coś zapisało się to. Wyłącz sprzęt i pomóż nieznanej dziewczynie. Okej.